Bochynie, istoty, które od czasów pogańskich zamieszkiwały ciemne jary i wąwozy w głębi lasów. Wraz z nastaniem wiosny wychodziły stamtąd nad jeziora i rzeki, by zażywać kąpieli. Z pozoru wyglądały jak piękne białogłowy, o długich do kostek włosach i naturalnie wielkich piersiach. Jeśli jednak jakiś zafascynowany mężczyzna zdobył się na to, by spuścić wzrok nieco niżej, okazywało się, że dziewczęta w miejscu zgrabnych stóp mają szpetne, łuskowate ptasie łapy. Czasem bochynie zjawiały się na obrzeżach wioski, by płatać ludziom niewinne psoty, zrzucać pranie ze sznura, przewracać banki z mlekiem, targać gospodyniom przędzę czy tłuc garnki suszące się na płocie. Przyłapane na gorącym uczynku uciekały z wrzaskiem, piskiem i pośród śmiechów do lasu. Ale leśne stwory miały też swoją mroczną stronę. Potrafiły zsyłać choroby, w tym nieuleczalną melancholię, porywać niemowlęta i atakować kobiety osłabione po połogu. Czasem podmieniały też ludzkie dzieci na swoje upiorne szczenięta widminy. Te zaś chude i pokraczne istoty potrafiły wyssać ludzką mamkę tak skutecznie, że ta szybko traciła siły i w końcu umierała z wycieńczenia. Bobo, Bobak, Bebok, Bobok, czy wreszcie osławiona Buka, to różne imiona jednej istoty, którą straszono dzieci na niemal całym obszarze słowiańszczyzny. Nazwa tego niewielkiego wzrostem demona wywodzi się od rzymskiego bubo, czyli puchacz. Bobo, będące istotą nocną, zamieszkiwało ciemne piwnice, rzadko odwiedzane strychy i inne miejsca, w których mogło spokojnie przeczekać dzień. Zaraz po zapadnięciu zmroku wychodziło z ukrycia, by znęcać się nad struchlałą z przerażenia dziatwą. Zachowanie jego nie miało, wbrew intencjom rodziców, funkcji wychowawczej, gdyż obrywało się zarówno urwisom, jak i dzieciom grzecznym. Jedynym sposobem na uspokojenie tajemniczego bobaka była, jak w przypadku większości demonów domowych, porządna porcja strawy pozostawioną przez gospodarzy. Bogunki to wodne rusałki zamieszkujące do rzeczy Bugu, od której to rzeki wzięły swoją nazwę. Jak większość nimf wodnych przybierały postać pięknych, jasnowłosych niewiast. Lisacy płynący do Gdańska w szkutach po brzegi wyładowanych zbożem często słyszeli nawoływania tych rzecznych syren. Nie były to chyba zbyt atrakcyjne pieśni, skoro nawet fachowcy nie bardzo potrafili odróżnić je od dźwięków wydawanych przez wodnego ptaka bąka, a jemu dźwiękowo zdecydowanie bliżej do ryków rannej krowy niż słowieczych treli. Braki w warsztacie wokalnym nadrabiały bogunki wyzywającym wyglądem. Często pląsały się po przybrzeżnych szuwarach wystrojone tylko w korale i wianek wodnych kwiatów splecionych nad czołem. To wystarczyło, by nawet u doświadczonego oryla sprowokować moment nieuwagi kończący się niekiedy tragicznie. Borowiec i borowa ciotka. Borowiec, zwany leśnym dziadem, to opiekun lasów i żyjących w nich zwierząt. Wyglądał jak krępy starzec o wielkiej głowie, długiej do ziemi brodzie i ognistym spojrzeniu. Rzadko jednak ukazywał się ludziom w swej postaci, znacznie częściej natomiast można było usłyszeć jego demoniczny śmiech. Ostrzegał intruzów, by w porę się wycofali. Zwłaszcza myśliwi lękali się tego dźwięku, wiedzieli bowiem, że dziad leśny nienawidzi ich i że zrobi wszystko, by przeszkodzić w polowaniu. Strażnik borów rzucał uroki na ogary, mylił drogę tropicielom, rozpraszał nagonkę, wysyłał fałszywe sygnały i ostrzegał zwierzynę. A gdy to nie wystarczało, pojawiał się pomiędzy łowcami jako olbrzym, o czarnej, rozwidlonej brodzie i jarzących się na zielono oczach. Rzucał się na ludzi z dziką furią i szalał, dopóki nie uśmiercił wszystkich. Choć zazwyczaj borowiec nie bywał tak brutalny, to i innym przebywającym w lesie ludziom potrafił uprzykrzyć życie. Grzybiarzom podrzucał do koszyków trujące muchomory, pijaków wodził na manowce i wieszał ich na suchej gałęzi. A zbierające jagody dziewczęta porywał i zanosił do swego legowiska. Dawał się też wyznaki pasterzom, których bydło zbłąkało się przypadkowo w lesie. Leśny dziad magią wabił zwierzęta do siebie i pechowe krasule stawały się obiadem demona. Aby temu zapobiec, wolarze wycinali na drzewach specjalne znaki, tak zwane zasieki. Krowa, która spojrzała na takowy, stawała jak wryta i nie mogła ujść ani kroku dalej. Dopiero właściciel mógł ją uwolnić od czaru i zabrać do obory. Jednak nie wszystkich wchodzących do lasu borowiec traktował wrogo. Dla dzieci bywał miły i uczynny, wskazywał im najlepsze miejsca do zbierania grzybów i jagód. Chronił przed atakami dzikiego zwierza, a zagubiony w głuszy odprowadzał do domu. Z sympatii do dzieci słynęła też jego żona, dobrotliwa borowa ciotka. Ta sympatyczna babulka przechadzała się po lesie ubrana w rudą jak kora sosny suknię, przypasaną sznurem z igliwia.
Na głowie nosiła diadem z szyszek, a w rękach dzierżyła sękaty kostur i kosz z leśnymi owocami. Towarzyszyły jej zawsze sarny i jelonki, które chroniła przed myśliwymi. Napotkane szkraby częstowała orzechami i miodem, a ich dzbanki napełniała słodkimi malinami i jagodami. Czasem pozwalała też znużonej dziatwie odpocząć trochę w swoim drewnianym domku. Nic więc dziwnego, że powszechnie ją uwielbiano. Ale przecież leśna niewiasta potrafiła też dokuczyć tym, którzy naruszali granice jej królestwa, zabijając zwierzynę, karczując las i wybierając pisklęta z gniazd. Na takich nic po nich zsyłała roje komarów, os, a nawet jadowitych żmij. Kiedy to nie pomagało i ludzie nadal dewastowali puszczę, wśród gęstwiny usłyszeć można było rozpaczliwy, bezsilny płacz borowej ciotki. Borowy, zwany Leszym, był prastarym puszczańskim duchem, opiekunem kniei i pasterzem leśnych zwierząt. Ludzie, którzy napotkali Borowego, przedstawiali go jako wysokiego, starego mężczyznę o pobrużdżonej twarzy i głowie porośniętej liśćmi zamiast włosów. Swoją trzodę wypasał w najbardziej dostępnych matecznikach, korzystając przy tym z pomocy wilków. Zazdrośnie strzegł własnych tajemnic przed okiem intruza. Niechcianym gościom plątał ścieżki, rzucał pod nogi kłody, dosłownie, bądź zamieniał się w niedźwiedzia i straszył ich okropnym rykiem. Jego demoniczny wzrok mógł sprowadzić czasem ślepotę lub głuchotę, ale bywał też Borowy pomocny i uczynny. Wyprowadzał zagubionych wędrowców z lasu, oddawał gospodarskie zwierzęta, które zbłądziły w puszczy, czy wreszcie chronił dzieci przed zbójcami i dziką zwierzyną. Jego demoniczny wzrok mógł sprowadzić czasem ślepotę lub głuchotę, ale bywał też Borowy pomocny i uczynny. Wyprowadzał zagubionych wędrowców z lasu, oddawał gospodarskie zwierzęta, które zbłądziły w puszczy, czy wreszcie chronił dzieci przed zbójcami i dziką zwierzyną.